Cześć, witajcie. Dzisiaj, tak dla odmiany, pokażę Wam pojazd FV 207, czyli tak znienawidzoną przez wielu z graczy artylerię. Jak widzicie, artyleria ta jest już dość sporych rozmiarów. Osprzęt, jaki na niej wożę, jest to wentylacja, bowiem jest to artyleria zamknięta. Szybsze skupianie oraz dosyłacz. Ilość pocisków jest to 40 hajków, 4 apeki i 4 haeki premium. Powiem Wam szczerze, że poza haekami nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się w ogóle zużyć apeków bądź hae premium. Strzelam tylko ze zwykłych haeków. Jeśli chodzi o sprzęt, to mam racje bojowe, benzynkę, żeby rację wiadomo po co, benzynkę, żeby się szybciej obracać, szybciej jeździć. I testowałem, czy lepiej jeździć bez apteczki, czy bez zestawu naprawczego. Jednakowoż zmienię to tutaj od razu. Uważam, że lepiej jeździć jednak na artylerii bez apteczki, bo nawet jak dostaniemy pocisk, no to już i tak nic nam nie pomoże. A jeśli chodzi o zestaw naprawczy, to czasami przydaje się do szybkiej naprawy gąski. Generalnie artyleria, jak zostaje sama przeciwko komuś, to w większości jest skazana na porażkę. Dlatego właśnie postanowiłem ustawić tak te konsumable, żeby poprawić maksymalnie te cechy, które dla artylerii są najważniejsze, czyli w miarę mobilność i skupianie i inne parametry, kosztem takich podstawowych właśnie konsumabli, jak apteczka czy gaśnica. Jeśli chodzi o załogę, to popełniłem tu straszną gafę swojego czasu, bowiem postanowiłem, że zresztą notabene oglądając filmiki Omena, że zrezygnuję z żarówki i zrobię sobie jako pierwszy perk bije, która to również wpłynie na wszystkie cechy artylerii. I dopiero kiedy zreskillowałem całą załogę, przygotowałem sobie wszystko elegancko i zacząłem przerzucać załogantów, no zauważyłem, że ta artyleria ma jednego załoganta więcej niż poprzednik, którego niestety nie miałem skąd zabrać. I w ten oto sposób nie mam ani żarówki, ani jeszcze całej bii, więc niestety mi nie działa. No ale cóż, zagabiostwo się płaci, jakoś muszę z tym żyć. Kiedyś ten perk do 100% się podciągnie i bija w końcu zacznie działać tak jak powinna. Jak widać, jakieś głupie błędy zdarzają się każdemu. Co do samej artylerii, to jest to pojazd bynajmniej dla mnie, przepraszam, przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo przyjemny. Tak jak lubiłem szósty tier, tą taką małą, śmieszną, mobilną artylerię, sprawiała mi niesamowitą frajdę w grze. Siódmotierowa już artyleria mnie denerwowała. Była dla mnie męczarnią. Niestety armata jej była strasznie niecelna i nie miała żadnego splasha. To ta artyleria posiada już armatę, która zadaje konkretne obrażenia i do tego jeszcze mamy już też splasha. Jak widzimy, średnie obrażenie na haekach to jest 1250, czyli przy miękkim celu i dobrym uderzeniu możemy naprawdę zrobić spustoszenie, a średnio uderzamy tak w cele twardsze po 400, po 500, po 300. Różnie to bywa. Ładuje, czas ładowania też mamy przyzwoity. Generalnie jestem póki co z tego pojazdu zadowolony. Przejdźmy teraz do bitwy, o której chciałem Wam powiedzieć parę słów. Bitwa, jaką Wam pokażę, na pewno nie jest epicka pod względem obrażeń, natomiast zdecydowałem się, żeby ją Wam zaprezentować, dlatego że no, nie była to bitwa dla mnie łatwa. Musiałem się sporo napocić, sporo nakombinować. Jest to bitwa z kategorii, gdzie jak chcesz, żeby coś było zrobione, najlepiej zrób to sam. I jak gdyby pokazuje też, jak ważne jest to panowanie i walka do samego końca. Oraz możemy zaobserwować to, że nawet zdarzają się takie bitwy, kiedy to artyleria może być głównym
głównym bohaterem bitwy i nie należy się za bardzo poddawać, tylko starać się maksymalnie skupiać, grać tak, jak umiemy najlepiej, a jeżeli gramy też na TD-kach, to na pewno przyda nam się doświadczenie w sytuacjach, kiedy jesteśmy zmuszeni grać artą w tak zwanym TD mode. Ale już nie będę przedłużał, zacznijmy samą bitwę. Ponieważ bitwy na artylerii są raczej mało interesujące, jeśli chodzi o takie oglądanie ich z boku, to będziemy tą bitwę oglądali w trybie razy dwa, ewentualnie jak będę chciał coś tam dodać czy zatrzymać, to oczywiście mogę spauzować i parę słów o Ciebie powiedzieć. Na początku zdecydowałem się na próbę skontrowania wrogiej artylerii, bowiem jak widzicie jest ich aż 5 sztuk. Patrzę się mniej więcej w taki rejon mapy, gdzie na ogół artylerie się ustawiają. Daję sobie jakiś tam troszkę czasu, żeby zobaczyć, czy jakąś smugę dojrzę. Jak widzimy, pojawiła się, mniej więcej wiem, gdzie strzelam. Niestety pudłuję, ale nie rezygnuję. Oczywiście popełniam tutaj troszkę błędów, jeśli chodzi o grę artylerią, mianowicie nie przestawiam się. A nie przestawianie się może skończyć się właśnie tym, jak widzieliście, skontrowałem wrogą artylerię. Sam powinienem się ruszać. Ale jakoś miałem taką passę, kilku bitew wcześniej, że co bym nie robił, to i tak przegrywałem bitwy na artylerii. To stwierdziłem, że gram po prostu, żeby grać i już i tak byłem mocno, mocno zdenerwowany, więc tak bardzo się też nie przykładałem do takich podstawowych rzeczy, jaką jest przesuwanie się po strzale. Jest 5 do 5, jak widzicie, za bardzo nie mam w co strzelać. Bitwa wydaje się więc biegnąć takim trybem w miarę normalnym. Tu wiem, że gdzieś stał T28 Prototype 6 do 6. Na razie nie mam w co strzelać. Patrzę w prawą stronę. Tutaj był gdzieś Rheinmetall. Oczywiście zniknął. Jest 7 do 8. Jak widzicie, tutaj chwilę zatrzymam. Zobaczcie, jak wygląda rozjazd mojej drużyny. Miejsce trzeci. I KW3 jako czołgi ciężkie powinny pilnować prawej strony. Stoją bez sensu na linii 1 i 2 jak te deki, gdzie spokojnie T28 Prototype robiłby całą robotę. A tak mamy zarówno środek, jak i prawą flankę nieobstawioną i jesteśmy skazani na to, co zrobi przeciwnik. Może teraz troszkę zwolnię, będę przyspieszał ewentualnie na jakiś czas ładowania. Tutaj już powiem wam, że poziom mojej irytacji sięgał zenitu, bo już ta bitwa była rozegrana tam przy naszym spotkaniu AZ-owskim. Jakoś tak się złożyło, że akurat była chwila. Chciałem tam pokazać chyba nawet Jariemu, jak tą artą się gra. I niestety nie byłem w stanie wygrać tą artylerią, zagrać jakiejś takiej bitwy przyzwoitej. I powiem wam, że byłem naprawdę już mocno, mocno zdenerwowany. Tutaj przyjechał ten Rheinmetall. Skupiam. Strzeliłem. Uznałem, że trzeba się teraz przestawić na wszelki wypadek, bowiem nie mam żarówki. Jak widzieliście, nie mam zielonego pojęcia, gdzie poleciał pocisk. Tutaj spada pierwszy słoń, który chciałby mnie ubić. Jest 8 do 10. Zostaję teraz tylko i wyłącznie sam z T28 prototypem i dwoma artyleriami. Sytuacja jest bardzo nieciekawa. Oni mają aż 4 pojazdy mobilne, które nie są artami. Mogą nas podjechać, wyświecić. Ja nie mam żarówki, więc w takiej sytuacji czuję się całkowicie bezbronny. I teraz jest takie wyczekiwanie, co zrobi przeciwnik, kiedy przyjedzie, poleganie na spocie właśnie ewentualnie towarzyszy z drużyny. Wyświetla się AT-7, na szczęście jest na dobicie. Skupiam i udaje mi się ją dobić. Jak widzicie, niestety tylko za 17 HP, ale najważniejsze było, żeby ona została wykończona i nie miała możliwości, żeby nas świecić.
Teraz zjechała nam z góry fałka, tutaj Protek ją ładnie strzelił, zabrał jej trochę HP, ja ją skupiam. Prawdopodobnie muszę się świecić, bo dostałem od Lorki, na szczęście tylko ze Splasha. Nie mam zestawu naprawczego, tutaj decyduje się na strzał z wyprzedzeniem. Pocisk w fałkę wszedł, nie udało mi się wprawdzie jej ubić, zostało jej niewiele HP, ale fałka również pada, jest 10 do 11. Przestawiam się, bowiem artyleria znają moją pozycję wcześniejszą. Dwa czołgi przeciwnika zostały zneutralizowane, ruchome bardziej niż artylerię. Został jeszcze Hellcat, też jest niestety bardzo groźny, bowiem ma dobry view range i dobre camo. Teraz Szturer Emil się pojawił i pojawił się również Hellcat. I teraz zdecydowałem się, że ważniejszy będzie w tej sytuacji Hellcat, bowiem ma on lepsze camo i jak nam gdzieś zniknie i się ustawi, to może narobić nam niezłych szkód. Niestety Hellcat zniknął, ale Protek go wyświecił. Tutaj podpalił tego Hellcata. Niestety nie spalił go do końca i znowu musiałem go skończyć. Właściwie dobić również za małą ilość HP, ale kolejna lufa spada. To w tej sytuacji było najważniejsze. Z 11 do 12 ciągle nie wygląda to ciekawie. Teraz Protek podjeżdża do Szturer Emila. Ja niestety źle stoję, nie mam możliwości bicia na tego Emila. Powinienem się przestawić w stronę linii 1, natomiast bałem się, że zostanę wyświecony. Liczyłem być może, że ten Hummel coś zrobi. Na szczęście nasz Protek dał radę, pokonał Emila, to była bardzo ważna sytuacja. No i zrobiło się 12 do 12, mówię, Protek żyje, jest dobrze, oni mają jeszcze artylerię i w tym momencie zrobiło się niestety nie tak, jak tego bym chciał. Zostałem sam z Hummlem. Jest nieciekawie, bowiem nie mam żarówki. Tam te artylerie są dość mobilne w porównaniu ze mną. No Lorka spokojnie może przyjechać, świecić, ja mogę o tym nawet nie wiedzieć. O jak i tak to też Lorka zrobiła, przyjechała. Tutaj patrzyłem, czy będę w stanie jakoś w nią strzelić. Starałem się choć jakoś ruszać. Niestety Lorka jest o wiele szybsza ode mnie, ucieka. Podjeżdżam, tutaj gdzieś tam, jak słyszeliśmy, spadł słoń. Oczywiście w sytuacji, kiedy już mógłbym w Lorkę strzelać, musiała ona zniknąć. I dalej sytuacja jest nerwowa. Liczyłem, że Hummel podjedzie troszkę szybciej, ale byłem zmuszony sam się wystawić. Na szczęście Hummel absorbuje uwagę Lorki. Skupiam. I powinien... Lorka kończy naszego Hummla. A jego poświęcenie idzie na marne, bowiem mój pocisk strzelił o wiele... Nie doleciał po prostu. No i już w ogóle sytuacja jest tragiczna. Trzy artylerie, ja zostaję sam. Nie mam żarówki. I co tutaj teraz zrobić? Wydaje się, że bitwa jest przegrana. Na szczęście staram się jeszcze jakoś tam... Czekam, aż ta Lorka pierwsza wyjedzie, żeby mnie skończyć. Strzelam, pocisk wchodzi. Lorka ginie i teraz muszę pamiętać o tym, żeby się ruszać, bowiem zaraz może spać jakiś słoń. I oczywiście pocisk spada i teraz zobaczcie, all AFK. I co... Co byście pomyśleli na moim miejscu? Przed chwilą spadł wam słoń, więc no nie może być tak, że wszyscy są na awku. Bo jakby byli na awku, to by ten pocisk nie spadł. Nie mam żarówki, postanawiam schować się za skałą i czekać na ruch wrogów, bowiem ich jest więcej. Ja niestety nie mam czasu... Znaczy nie mam jak gdyby miejsca, nie mam miejsca na żaden błąd, nie mogę sobie na nic pozwolić. Tutaj wrogi E25 mi tam gratuluje dobrej gry. Tylko że tak jak wcześniej powiedziałem, no on niby napisał, że wszyscy są na awku,
A tak, na pewno nie jest. Ponieważ czas bitwy dobiegał końca, to jak widzicie, jest tryb przyspieszony. Uznałem, że remis i tak mi nic nie da, więc trudno, oni nie przyjeżdżają. Zaryzykuję albo wszystko, albo nic. Remis. Remis w tej grze jest porażką. FV pisze mi pisze mi rzecz oczywistą, co również skwitowałem, co o tym myślę. Jakbym, nie wiem, pierwszy raz grał w tą grę, że... Teraz jadę na ich bazę i jak widzimy, wrogi Hummel na szczęście pudłuje, ja nie pudłuję, zabijam go, mam już piątego fraga, robi się sytuacja 1 na 1 i teraz mam informację od wrogiej drużyny, że ta arta jest na awku, w co już jestem w stanie uwierzyć, bowiem żadnych wybuchów nie było, żadnych fragów ta arta nie ma. Jest wroga artyleria, mam jeszcze troszkę czasu. Próbuję tak się ustawić, żeby nie popełnić błędu. Skupiam. I ostatni pocisk trafia w cel. I tak jak widzieliście, bitwę, żeby wygrać na artylerii, czasami też trzeba zrobić Top Gunna i ją wyciągnąć. Na szczęście udało się to zrobić. Przejdźmy teraz do screenów. Jak widzimy tutaj mam, tak jak wspominałem, Top Gunna. Gram, widać też, że grałem właśnie u Jarego na komputerze, bowiem on ma mod na inną załogę niż wcześniej widzieliście u mnie w garażu. Załoganci Jarego są jednakowoż o wiele bardziej atrakcyjni. Jeśli spojrzymy tutaj na wynik, no to obrażenia, tak jak mówiłem na początku, nie są kolosalne. Zresztą warto spojrzeć, że w ogóle w tej bitwie moja drużyna praktycznie za bardzo się nie nastrzelała, jedynie Protek tam naprawdę pokazał klasę. Ja też, jak widzieliście, bardziej te czołgi dobijałem, co nie zmienia faktu, że tej bitwy się nie wstydzę, bowiem fragów miałem najwięcej, tą gana zdobyłem, a jednocześnie przyczyniłem się też do wyciągu i jak gdyby dzięki tej bitwie mogę wam zaprezentować troszkę inny pojazd niż na co dzień, czyli właśnie artylerię. I pokazać wam też, że na arcie również można zrobić bitwę całkiem przyzwoitą. To tyle ode mnie. Zapraszam na kolejne bitwy na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i miłego dnia wszystkim życzę.